Prosta K przecina oś o Y układów współrzędnych w punkcie 0,6 i jest równoległa do prostej o równaniu Y równa się minus 3X. Wówczas prosta K przecina oś o X układów współrzędnych w punkcie. No dobra, czyli my co wiemy o tej prostej K, której szukamy? No przede wszystkim, jeżeli jest to prosta, to wiemy, że równanie w postaci kierunkowej wygląda w ten sposób. Czyli Y równa się AX plus B i jeszcze wiemy, że ta prosta K przecina oś o Y w tym punkcie. No i do tego możemy podejść na dwa sposoby. Możemy sobie podstawić współrzędne tego punktu do wzoru prostej. No i tak może najpierw zróbmy. Czyli podstawimy sobie X oraz Y. Czyli tak, pod Y podstawię 6, pod X podstawię 0. Czyli A razy 0 to będzie 0, czyli B jest równe 6. I to by się zgadzało, bo jeżeli mamy równanie prostej AX plus B, to przecięcie z osią o Y-ów, czyli gdybyśmy sobie narysowali taki wykres, czyli to przecięcie ma współrzędne 0B, gdzie B to jest ten nasz wyraz wolny, czyli w naszym przypadku widzimy, że mamy punkt 0,6, to oznacza, że B będzie równe 6. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że ta prosta K, której szukamy, jest równoległa do tej prostej. A warunek równoległości mówi nam o tym, że proste będą równoległe wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe będą takie same. Czyli jeżeli ta prosta ma współczynnik kierunkowy równy minus 3, tak, bo widzimy, że A znajduje się przy x-ach, to oznacza, że nasza szukana prosta K też musi mieć A równe minus 3. Czyli znamy już A i B szukanej prostej K, a więc możemy to sobie podstawić do wzoru, do tego wzoru na prostą. Czyli mamy tak, Y równa się A, czyli minus 3X, dodać B, czyli dodać 6. No i teraz czego my szukamy? Prosta K przecina oś o X-ów, czyli korzystając z tego rysunku, przecięcie z osią o X-ów będzie tutaj, no i w tym punkcie Y zawsze jest równy 0. X będzie różny, może być równy minus 2, 4, 0 i tak dalej, ale Y zawsze będzie równy 0. Czyli to znaczy, że w miejsce Y możemy sobie podstawić 0 i dzięki temu wyznaczyć X. No to robimy. Mamy tak, 0 równa się minus 3X dodać 6. Minus 3X przenosimy na stronę prawą, czyli 3X równa się 6 i obie strony dzielimy przez 3, czyli x jest równy 2, no i ten punkt ma współrzędne 2 oraz 0. Czyli poprawną będzie odpowiedź C.